się pokazać. Witajcie w potwornym warsztacie miejskim. Dzisiaj warsztat miejski w kooperatywie z warsztatem pod kasztanem, w kooperatywie z kafarem, z balcerkiem, z barowozem, jak również z bocianem, który przyniósł swoje Atari i mikrobitem i Send Technology. Każdy z nas proponuje dzisiaj coś, co związane jest z podtwarzaniem dyni. To jest stanowisko do wycinania dyni. Dyni można wyciąć dziury na wylot, ale można też wygrawerować, tak jak tutaj na tej dyni, jakieś inne wzorki. Tam Państwo wycinają sobie liście. Piękne zresztą te liście. Dzisiaj przygotowaliśmy się na zaświecanie dyń nie świeczką, tylko elektroniką. Stanowiska z elektroniką kończą komputery. To są takie nietypowe komputery, bo to jest Atari. Jeśli ktoś pamięta jeszcze, co to jest Atari, ja nie pamiętam. To pewnie chętnie tutaj zagra, ale jak widać, Atari łączy pokolenia. Mamy dalej druk 3D i mamy Centrum Inicjatyw Społecznych, które nam tu drukuje. Co drukujecie dzisiaj? Nietoperki. Co drukujecie? Nietoperki. Nietoperki, nietoperze. I drukują nam również dzisiaj Send Technology. Co drukujecie? Aktualnie drukujemy drugą pieczątkę. Druga pieczątka, pieczątka warsztatu miejskiego. Ala coś montuje, co montujesz, Ala? Ala montuje jakieś 3D po prostu... 3D do kwadratu, bo to jest 3D w 3D. Tutaj mamy właśnie mikrobit, który pozwala na to, żeby zaświecić coś. Okej, okay. Czyli możemy, to jest czujka ruchu pewnie jakaś, nie? Jak potrząśniemy, to coś tutaj się zmienia i wychodzi tekst. No to takie kontrolery będziemy jakby trochę bardziej się nimi zajmować w grudniu, więc już zapraszamy na grudzień. Andrzej natomiast zrobił coś, co ma dziwną szyję, dziwną głowę. Działa? Coś śpiewa. I jeszcze mamy maszynę Goldberga. To jest dzieło wspólne, dzieło otwarte. Z tą maszyną Goldberga możemy zrobić wszystko, ponieważ maszyna polega na tym, że działa efekt domina, czyli coś puszczamy w obieg i poszczególne elementy powodują, że jakiś mechanizm, który uruchomimy, powinien się jak perpetuum mobile sam napędzać. Zwykle jest to kulka. Ta kulka puszczona uruchamia jakiś cały system różnych elementów, które powodują, że kolejne elementy są wprowadzane w ruch. To jest dzisiaj zadanie najtrudniejsze właściwie, bo trzeba dobrze wymyślić sposób, jak przede wszystkim ustawić elementy, żeby one same generowały kolejne ruchy. I tym zadaniem dzisiaj zajmujemy się wszyscy. Każdy mógł coś przynieść do maszyny Goldberga. Tu mamy cały zestaw rzeczy, które dzisiaj wykorzystujemy, które przynieśliśmy my i które przynieśli uczestnicy. Można się napić dzisiaj kawy z kafara, można zjeść falafela z barowozu. Myślę, że można naprawdę dzisiaj wiele. Spotykamy się jeszcze raz w tym roku na pewno. Dzisiaj to nie koniec. Warsztat miejski dalej szuka swojego miejsca, a dynie obrabiają się i mamy nadzieję, że obrobią się w dużej ilości dzisiaj.